Strata 16,3 punktu do Piotrka Żyły. Piotr Żyła prowadzi, trochę słabszy skok Kamila Stocha, a teraz Mariusz Lindwik. Po nim skakał będzie Dawid Kubacki. 138 metrów potrzebuje młody Norweg, aby wyprzedzić Piotra Żyłę. No, zobaczmy, jak sobie poradzi w tych warunkach. O, ładny skok Lindwika. Nie tak daleki, aby objąć prowadzenie, ale po tych 94,5 metrach, które dzisiaj uzyskał w serii próbnej, pokazał, że jednak aż tak źle nie jest z jego formy. Wczoraj Lindwik także nie błyszczał, dopiero 33 w kwalifikacjach, a teraz skacze 131,5 metra, a zatem sprężył się na ten skok konkursowy. Piąty aktualnie zawodnik w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest tutaj na miejscu siódmym. Piotr Żyła liderem, a za chwilę Dawid Kubacki. Tak, Piotrek Żyła, 132,5 metra, na drugim miejscu Kija Sato, 137,5, Stefan Laje aktualnie na miejscu trzecim, Dawid Kubacki. Wczoraj podczas drugiego skoku treningowego 137 metrów. Piąty skoczek kwalifikacji 124,5. Dzisiaj 104, spokojnie, ale teraz trzeba zaatakować, trzeba ruszyć do przodu. Dawid jest w stanie skoncentrować się i wyciągnąć ze skoku konkursowego tyle, ile trzeba, i świetnie, i brawo, i wspaniale. I o to chodzi. Brawa dla Dawida Kubackiego. Odjętych wprawdzie 18,7 punktu, ale 136 metrów. To druga odległość na razie tego konkursu. 1,5 metra dalej tylko Yukiya Sato, który jest drugi, ale Japończyk miał odjęte 22,1 punktu. Dawid Kubacki 3,19, dwie na te 18,5 punktowe, 119,2 to nota Piotrka Żyły. I będziemy mieli dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Dawid Kubacki prowadzi, a Piotrek Żyła jest 2 punkty za swoim kolegą z reprezentacji. Świetnie! Brawa zatem dla Dawida Kubackiego, dla Piotra Żyły. Trochę dalej Kamil Stoch, ale także w serii finałowej. A teraz główny faworyt tego konkursu, faworyt gospodarzy, Ryoyu Kobayashi. Oj, to był piękny skok i wylądowany telemarkiem, piękny stylowo, a zatem będziemy mieli nowego lidera. Ale Ryoyu był tutaj faworytem, on wczoraj wygrał kwalifikację. I dzisiaj w serii próbnej skoczył bardziej ostrożnie. On tutaj tylko raz stał na podium na Okurajamie. Przed rokiem był trzeci, chociaż liczyli kibice, że już wówczas zwycięży, bo przecież był wtedy w żółtym plastronie lidera Pucharu Świata. A 3 lata temu w swoim debiucie tutaj w Pucharze Świata, 46 zaledwie w jednym konkursie, a w drugim się nie zakwalifikował. Jakaż to metamorfoza nastąpiła, jeśli chodzi o formę i dyspozycję Ryoyu Kobayashiego przed rokiem. No a w tym roku kontynuuje tą dobrą formę. 141,5 metra najdalej i on oczywiście obejmuje prowadzenie. O 9,8 punktu Ryoyu Kobayashi wyprzedza Dawida Kubackiego, o 11,8 Piotrka Żyłę. Odleciał troszeczkę rywalom Ryoyu Kobayashi, ale tego należało się spodziewać. Stefan Kraft, 2 zwycięstwa w ubiegłym roku tutaj na Okurajamie. To jest drugi skoczek kwalifikacji, także w formie. On również powalczy tutaj o odległość, jest daleko, jest dobrze. Ależ wyszarpał z tego skoku maksimum Stefan Kraft. Odjętych 19,1 punktu. Podobne warunki do Ryoyu Kobayashiego. 140 ponad 3 metry potrzebował Kraft, by gdzieś tam powalczyć o to prowadzenie z Ryoyu Kobayashim. To oznacza, że 138 metrów nie wyprzedzi reprezentanta Japonii. Które miejsce to w tej chwili dla... Na drugim miejscu najprawdopodobniej będzie Stefan Kraft. Jest na drugim miejscu w tej chwili ze stratą 6,1 punktu do prowadzącego Japończyka. Kobayashi liderem, Kraft drugi, następnie na trzecim miejscu Kubacki, na czwartym Piotr Żyła. No a pierwszą serię kończy aktualny lider Pucharu Świata, Karl Geiger. Topnieje ta jego przewaga, 59 punktów nad Kraftem. 100 punktów nad Ryoyu Kobayashim, który jest liderem. No i jaka będzie odpowiedź Geigera? Popatrzmy. Zbił się Niemiec w powietrze, złapał to noszenie pod narty, ale nie skacze tak daleko, aby zagrozić tutaj najlepszym Ryoyu Kobayashi. Zatem jest liderem Stefan Kraft za nim, a teraz 132 metry. To jest odległość, jaką uzyskuje Karl Geiger. Miał wiatr sprzyjający pod narty. Lądowanie telemarkiem. Spójrzmy na noty za styl. Tutaj akurat zaciął się ten nasz komputer pokładowy, można powiedzieć. 12,6 odjętych punktów, a zatem ten wiatr nie za bardzo mu sprzyjał. I w efekcie ląduje na miejscu czwartym w tej chwili Niemiec po tym swoim skoku na 132 metr. No, ciemno już tutaj nad Sapporo, nad tym pięknym, blisko 2-milionowym miastem.
To jest piąte co do wielkości miasto w Japonii, na największe oczywiście na wyspie Hokkaido. Ryoyu Kobayashi najdalej, 141,5 metra. On prowadzi z przewagą 6,1 punktu nad Stefanem Kraftem. Dawid Kubacki na miejscu trzecim, dalej Karl Geiger i Piotr Żyła. Miejsca kolejnych zawodników, jeżeli chodzi o biało-czerwonych. 21 miejsce Kamil Stoch i tylko Dawida Kubackiego, Piotrka Żyłę i Kamila Stocha. Zobaczymy w serii finałowej. Aleksander Zniszczą miejsce 41, Andrzej Stynkała 45, Klemens Murańka kończy dzisiejszy konkurs na miejscu 46. Tak wygląda klasyfikacja po pierwszej serii. Za moment, myślę, będziemy oglądać, zobaczymy raz jeszcze skoki najlepszej trójki. Wśród nich Dawid Kubacki na trzecim miejscu. 9,8 punktu straty Dawida Kubackiego do prowadzącego Ryoyu Kobayashiego. No, patrząc na te warunki, w jakich skaczą zawodnicy, jak to się tu wszystko miesza, naprawdę no, wszystko jest możliwe w serii finałowej. Natomiast mamy potwierdzenie